No, witam serdecznie wszystkich miłośników akwarystyki i oczywiście całej naszej przyrody mokrej i suchej. Chciałbym Wam tutaj dzisiaj dograć taki filmik przy niedzieli. Oczywiście wczoraj jest sobota, taka delikatnie można powiedzieć pracowita. Zrobiłem oczywiście podmiankę tu w tym zbiorniku i u tych dwóch paletek zrobiłem. No a dzisiaj dolałem też im dzisiaj dopiero kwasów tych Fulvo, czyli tego Tree Black, Blackwater. Chciałem tu też parę słów powiedzieć, może tak w ramach domówienia paru kwestii o pyłku kwiatowym, który podaję już od paru miesięcy. Tutaj mnie kolega Smok akwariowy pytał, gdzie ewentualnie kupuję i po ile. Otóż zamawiam też przez internet. No, kilogram kosztuje mnie w granicach 100 zł tego pyłku. Czasami po prostu jeżdżę tutaj na targ. Tam jest taki, mam sprawdzonego takiego z obwoźnej pasieki. I też można mogę u niego kupić. Nie ma problemu. Po prostu do próżniowych worków sobie pakuję i daje na minus 20 stopniach do zamrażalnika na 2-3 dni. Czasami jak zapomnę, to leży dłużej. W ramach takiego przemrożenia tego ewentualnego. Później oczywiście wyjmuję i daję sobie do normalnie gdzieś do szafki, to nic się z tym nie dzieje. Wiecie, to jest próżniowo odciągnięte powietrze, także to może leżeć kuźwa latami chyba w ciemnym pomieszczeniu, także nie widzę jakiegoś problemu. Także to w ramach takiej informacji, jeśli by ktoś po prostu chciał, zawsze oczywiście możecie gdzieś sobie znaleźć w okolicy, czy jeśli macie jakieś targowisko, a gdzieś ma stoisko ktoś z miodem i z pyłkiem kwiatowym, to jak najbardziej, nie? Czym bardziej, pamiętajcie, czym bardziej kolorowy, tym lepiej, nie? Ten pyłek, nie? Tym jest po prostu z różnych rodzajów kwiatów ten pyłek zbierany. Pszczoły mają na tylnych odnóżach takie, jakby to powiedzieć, takie a la kieszonki. I one tam w tych, zbiera im się to, takie te kuleczki większe mają na tylnych odnóżach, to można gołym okiem zaobserwować. One jak się przeciskają do ula przez te właśnie takie łapacze pyłku, to po prostu zahaczają i ten pyłek im tam spada, nie? Nie zawsze ten pyłek wszystkim spada, bo to wiecie, to wiadomo, część tego pyłku zawsze przemycą do ula i oczywiście nie zbiera się go non stop. Trzeba robić przerwy, zbiera się go na przykład przez 2-3 dni czy 4 dni, później się robi tydzień przerwy. Daje się im, żeby sobie same zapasy zrobiły tego pyłku, później znowu się zbiera. To nie jest tak, że wiecie, te łapacze są zainstalowane na cały czas i non stop ten pyłek jest zbierany, nie? No. Także tyle tutaj mogę na ten temat powiedzieć z tego, co wiem, a tego możecie się dowiedzieć, wpisując na YouTubie informacje o pyłku kwiatowym. Tam się dowiecie po prostu na YouTubie wszystkiego, są filmiki z pasiek i są pokazywane cały proces, jak się go pozyskuje, jak się go przechowuje, jak się go suszy. Wszystko jest pokazane, także bez problemu możecie sobie sprawdzić. Ja to już podawałem kupę lat temu krewetkom i zawsze sobie to chwaliłem. Było to wręcz bardzo, bardzo no dobry materiał do podawania krewetom witamin, nie? No a tym bardziej, wiecie, rybom, nie? Rybom, czy jakimś tam ślimakom, czy obojętnie. No jest to naprawdę dobry. Pyłek kwiatowy ma bardzo dużo w sobie enzymów różnych rodzajów. On ma bodajże kilkadziesiąt, prawie 40 rodzajów różnych enzymów, nie? I to jest naprawdę bogactwo. Bogactwo witamin, enzymów różnych. Może, no jakie sobie tam wymyślicie, no to poczytajcie, naprawdę
są bardzo fajne filmiki, które po prostu profesor pewien sobie robi badania na temat pyłku i bardzo dobrze to objaśnia, także możecie z ciekawości sobie posłuchać, jak oczywiście nie wierzycie moim słowom. Oczywiście tu też chciałem oczywiście podziękować przy okazji znowu moim najnowszym subskrybentom, którzy zasubskrybowali kanał. Oczywiście tym moim stałym subskrybentom bardzo dziękuję. Widzę, że oglądalność moich filmów jest no, dosyć spora. Widzę, że kanał wam się mój podoba. Moje po prostu doświadczenia, które ja z tym zbiornikiem przez te przeszło już chyba prawie 2 lata albo i więcej, przynajmniej z tym tutaj, a ogólnie przez prawie 30 lat akwarystyki, bo zacząłem akwarystykę mając tam 18 lat. Oczywiście z przerwami, nie? Bo to wiecie jak to jest. No, czasami po prostu no, szło się też do wojska, było się w wojsku, to się tam nic nie robiło w tym temacie, później przyszło się z wojska, znowu się zakładało zbiornik. No i takie różne przerwy. W tym międzyczasie był zbiornik morski, i to nawet 3 zbiorniki morskie. No, ktoś mi tam kiedyś pisał, załóż zbiornik morski. No sorry, ale naprawdę przy morskim jest bardzo dużo roboty. Ja po prostu nie mam na to już nawet, powiem wam, ochoty się z tym babrać. A druga sprawa, jest to już naprawdę drogi szpas. A wiecie, a taki byle jaki morski, byle jaką kostkę założyć, to może każdy, nie? To co będziemy tutaj dużo, co wam będę tu dużo gadał. Ja jestem z tych, którzy jak już robią zbiornik, to robią go porządnie. Nie wiecie jak to się mówi, nie byle jak, tylko jak już robisz coś, to zrób to porządnie. Niech to ma ręce i nogi. Niech to ma ręce i nogi, kurde, a nie, wiecie jak to się mówi, byle jakie światło, byle jaka lampa, czy tam coś, kurde, i tego, nie? Takie jest moje zdanie, powiem wam o akwarystyce. Jak już się coś robi, to się to robi porządnie, nie? I nie tylko ja mam takie zdanie, bo większość osób takie zdanie ma. Wiecie, robić coś tanim kosztem, i tak to tam chciał pewien człowiek pokazać, jak zrobić akwarium morskie, czy tam kostkę morską, jak najtaniej, nie? Powiem wam, ja za tym nie jestem. Zrobić kostkę morską tak jak najtańszym kosztem, to według mnie to jest zrobienie kostki morskiej tak byle jak, nie? To musi mieć ręce, nogi, to musi być porządne światło, to muszą być porządne koralowce, to tak samo, to musi być też jakieś tam porządna skała, nie jakieś tam sztuczne, jakieś pierdółki, tylko ja jestem zawsze za naturą, czyli naturalną skałą morską, a nie jakimiś tam, kurde, syntetycznymi kamykami, jakimiś tam, wiecie, wymysłami jakichś firm syntetycznymi i w ogóle, nie? Tylko po prostu naturalna skała, może być ta skała sucha, ale naturalna, nie? A nie jakieś pierdółki, nie? No ale dobra, tutaj nie będziemy teraz tu mówić o morskim, bo tutaj mamy zbiornik roślinny, naturalny jak najbardziej i o takim zbiorniku sobie tu będziemy rozmawiać. Spróbuję wam zrobić jakieś tutaj zbliżenie tego zbiornika, żebyście widzieli rybki trochę bardziej z bliska, bo ktoś kiedyś mnie pytał, prosił mnie o zrobienie zbliżenia jakiegoś. Proszę bardzo,
To jest ten osobnik bez tego oka. Stracił oko. W jakich okolicznościach? To nie wiem, czy to było w okresie, gdy była przywra. Przywra mu te oko zeżarła, albo po prostu on tymi zrywami gdzieś przywalił tym okiem i sobie je zniszczył, nie? No nie widzi na 100%, nie widzi na to oko. No, tu jest ten samiec z tą parą tego Blue Diamonda. Tutaj mamy tego skalara. Jednego jedynaka. Powiem wam też z ciekawości, że dzisiaj zauważyłem malutkie platki tam w tych mikrozoriach. Tam gdzieś, kurde, zauważyłem platki. Pływały. Wiecie, gdzie one tam są? Nie wiem, teraz wam nie pokażę, bo sam nie widzę. Także tutaj wam troszkę tak zbliżę. Sorry, że się tam coś światło odbija. Widzicie, karnesy się kręcą. Anubiasiki ładnie tutaj rosną, puszczają liście. Tutaj mikrozoria też już mają fajne odrosty, jasne, zobaczcie sobie. Już tak nie czernieją, gdzie nie, gdzie jeszcze liście czarne są, jak widać, których po prostu jeszcze nie poprzerywałem. No. Także co? Tutaj wam troszkę też zbliżę. No sorry, że tam te niektóre palety gdzieś tam z tyłu sobie siedzą. Ale nic, no to wam powiem, wam nie poradzę. Tu też mikrozorium fajnie też już odrasta. Zobaczcie sobie, fajne długie liście. No jednak pomogło te dodanie do podmianki. Do podmianki pomogło podanie tych soli mineralnych, potocznie mówiąc sól, podbicie tych ppmów. No, to jest ten samiec tutaj. Podbicie tych ppmów pomogło dużo. Tak mój zbiornik wygląda z bliska. Nie ma zbytnio, powiem wam, glonu. Są takie gdzieniegdzie oczywiście jakieś, ale krasnorostów nie widzę za bardzo. Są jakieś tam nitki, te takie siwe. Mikrozoria są w miarę, zobaczcie sobie, nie ma ich, nie ma jakiegoś boomu na glony. Skalarek jedynak, sierota, został sam. No, takie życie, to co zrobicie, nie? No. No wiecie, ja nie zrobię, nie powiem wam, tym rybom mają powyłazić z tych swoich zakamarków tam. One są u siebie w domu. Niech sobie robią co chcą. Pływają gdzie chcą. Tam widzicie, z tyłu buszują. No, ten tu jegomość pewnie poluje na te przyczajony, na te małe platki, nie? Na bank. Gdzieś tam one urzędują, te małe platki, ale gdzie? Nie mam zielonego pojęcia. Powiem wam, że one też muszą się chować przed tymi swoimi kamratami, nie? Bo kamraty je też wpierniczą, a dzisiaj na bank zobaczyłem dwie sztuki małych platek. Także są na 100%, tylko wiecie, zobaczy gdzie, to one się ukrywają, nie? Co tu dużo gadać. No. No, także widzicie, dałem też tych kwasów fulwo dzisiaj, no i ta woda jest też taka troszkę bursztynowa, fajny kolor ma, no ale jest troszkę przyciemnione, nie? Także nie ma tej, nie ma tak, żeby to tak bardzo ładnie wyglądało, nie? No.
tak to dzisiaj wygląda. Także wiecie, no, ja podaję już od 5 miesięcy pyłek pszczeli, chwalę sobie to, nie mam zamiaru nie podawać, oczywiście trzeba robić jakieś też przerwy w podawaniu, to nie jest tak, że okrągłe na cały rok na okrągło będziecie podawać, bo trzeba robić przerwy, dodawać, powiem wam dosłownie, ani nawet pół łyżeczki na czubku dosłownie, zamoczyć do wody i wlać, nie za dużo, nie robić jakiejś witaminozy w zbiorniku, uważać na to. Oczywiście jedyną rzeczą, które mogę wam powiedzieć, to tak mówią wam na tych reklamach leków, wszystko, jak się to mówi, robicie na własną odpowiedzialność. I mam oczywiście też prośbę i apel, jeśli już ktoś ogląda filmy, to proszę, oglądajcie filmy ze zrozumieniem, w całości, bo później widzę, że co niektórzy po prostu wyszukują jakieś tam moje pojedyncze zdania, wyciągają to z kontekstu całego i widzę, że są jakieś nieporozumienia. Także powiem wam, jak już patrzycie, to patrzcie na cały filmik. Jeśli chcecie napisać jakiś komentarz, to oczywiście najpierw zobaczcie cały materiał w spokoju, żeby wam tam nikt nie przeszkadzał, ani dzieci, ani kotki, ani pieski. Wtedy oczywiście napiszcie pytania, czy jakieś inne informacje, którymi się chcecie podzielić. No bo później wyskakują różne niedomówienia, nie? No. Także tak to u mnie tutaj dzisiaj, widzicie, wygląda przy niedzieli. Zbiorniczek fajny. No, typowo zbiornik, powiem wam, naturalny. No. Żadnego grzebania, nic. No. Dzisiaj tak ze zbliżenia. Tu widzicie palety też. Wam zbliżę. Też sobie tam jedzonka szukają. Tam wrzuciłem ten korzeń. Tu macie kosteczkę. Tu kolcobrzuchów, zrobiłem trochę remament, wyrzuciłem tego kamora, ten korzeń i przerzedziłem oczywiście te mikrozoria, które tak czerniały. Wiecie, ja nie chcę im tu dawać, bo tu jeszcze są resztki tego zooleka, który chciałem podratować mikrozorium, żeby dodać trochę mikro-makro, ale już nie dodaję tego. Po prostu daje do podmianki tylko, jak się to mówi, te sole mineralne, nie? Żeby podbić ppm-y, żeby podbić tam te wszystkie właściwości, nie? Typu potas, czy tam inne jakieś minerały, które mają być w wodzie, a możliwe, że ich brakuje. No. Także wam też trochę zbliżę. O, widzicie, kolcobrzuchy sobie tam pływają. Tu mi ta roślinka, którą tam dostałem, takie te listki fajnie też rośnie. Zaczęła rosnąć do góry. Tu przynajmniej ma lotosik więcej światła teraz. Myślę, że będzie, damy mu tam jeszcze jakąś kulkę glinianą. Myślę, że będzie sobie teraz już rosnął fajnie. No. A tutaj
sielanka. Wszyscy się mają dobrze. Zbiornik. Powiem wam, ten korzeń jest bardzo duży. On jest aż od tamtąd, od tych kadnesów. Tu jest ten dół tego korzenia, taki dość szeroki. Zobaczcie sobie, dosłownie odtąd do tamtąd, to jest cały ten spód, to jest taki, i to jest ta liana, nie? I to ona też tam idzie w tamten róg, nie? To jest ta liana taka poskręcana. Nie wiem, czy ją będzie widać, że ona taka poskręcana jest. Bo tu te korzenie z tych mikrozoriów są. Tu muszę poprzerywać też jeszcze niektóre mikrozoria. Jeszcze pozostawały jakieś takie resztki, niedobitki tych takich lekko przygnitych. No. No, nie widzę tam, naprawdę nie widzę tych maluchów tam, tych platek, bo bym wam pokazał, gdzie one tam są. Ale one się po prostu czają, nie? One chowają się. No. Także nie pokażę wam zbytnio. Dobra, ja sobie usiądę, już w statyw założymy. Myślę, żeście tam coś widzieli. No niestety nic nie wymyślę, żeby rybki, żeby palety tam powyłaziły z tych dziur. Lubią po prostu tam siedzieć. Wiecie, one są u siebie w domu. Ja im nie będę ingerował. Nie będę im mówił, że mają przyjść tutaj naprzód. Także tak to wygląda u mnie dzisiaj. Także jak chcecie, wiecie, możecie zawsze spróbować z pyłkiem. Oczywiście na początku nie róbcie jakichś dużych ilości, zbiornik. Nawet taki mój tutaj 265 litrów, ja daję wam niecałe pół łyżeczki po prostu w tym kubku, tylko tak dno przykrywam tym pyłkiem, zalewam wody, 2 godzinki wlewam i ten pyłek naturalnie jest taką celulozą pokryty, dlatego warto go moczyć, żeby się ta celuloza rozpuściła i wtedy to dopiero po prostu jest, jak ryba to tam łyka czy coś, to wtedy to ma sens, bo tak to ta celuloza bardzo słabo się rozpuszcza, nie? W kwasach trawiennych, dlatego nawet do ludzi jest zalecane, żeby go zmielić i dać do wody, nie? Albo go moczyć przez 12 godzin, nie? To wtedy tak. No, a tak to wiecie, on przez was przeleci i z tego zbytnio pożytku nie będzie, nie? No. Dobra, co, bo to już dość trochę trwa ten filmik. Takie moje trochę marudzenie, trochę opowiadanie o różnych takich sprawach. Oczywiście na koniec jeszcze raz dziękuję bardzo za subskrypcję. Zachęcam bardzo do subskrypcji. Mnie bardzo oczywiście cieszy fakt, że subskrybujecie. Co tu będziemy dużo mówić, nie? No, zawsze wiecie, zawsze te subskrypcje to człowieka cieszą. Wam to nie przeszkadza w żadnym wypadku, że zasubskrybujecie kanał. Ja też mam u siebie ponad 300 subskrypcji ludzi z całego świata. Po prostu wiem, kiedy wrzucają filmy, nie? Wiem, kiedy wrzucają filmy, wtedy mogę sobie zobaczyć. Zawsze mam też ten dzwonek na wszystkie materiały zaznaczone i wtedy coś wyskakuje od kogoś, to wtedy wiem, oglądam sobie, mam czas, siadam i oglądam, nie? Ja jestem zdania takiego, że jak już siadam do filmiku i chcę na to poświęcić jakiś czas, to siadam i oglądam w całości cały materiał, nie? Bo takie wiecie, po 5 minut czy po minucie oglądnięcia materiału i później skasowania tego, a dzisiaj mnie to nie interesuje, czy coś, nie? Później dostaję różne takie wiadomości, gdzie ktoś czegoś nie doczytał albo nie zobaczył, a ja o tym na przykład wspominałem nie raz i później się ludzie pytają od początku, co, jak i dlaczego, nie? Także oczywiście zachęcam was, pamiętajcie o tym przycisku dzwonku, żeby
nie pominął was żaden materiał i widzimy się gdzieś w połowie tygodnia. A nuż się coś urodzi, to będziemy się widzieć jeszcze wcześniej. Także żegnam się z wami, do następnego razu. Hej, trzymcie się.